Takie piękne okoliczności przyrody. Ja, las i woda. Człowiek to woda. Słuchajcie, ale generalnie to jest tak, taka stęka rodzajowa. Młody chłopak zdaje kurs na prawo jazdy. Dostaje nagle to prawo jazdy i mówi: tato, kup mi samochód. Albo mówi to już wcześniej odpowiednio. Tata mówi: dobra, co chcesz? Synkowi się lampki zapalają i mówi: BMW. BMW 250 koni mechanicznych, może być tak 6-7-letnia. Ojciec mówi: w końcu ma się jednego syna. Ciach, 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 ciach. Jest Bemka. Syn ma 18 lat, wsiada w auto, zabija się. No i co? Za dużo siły, znaczy koni mechanicznych, za mało doświadczenia, a przede wszystkim brak wyobraźni. Do czego piję? Kiedy 2 lata temu rozpoczynałem swoją przygodę z rowerem, długo zastanawiałem się, jaki kupić rower. Co oczywiste, bez roweru ciężko jeździć, ja go nie miałem. Oczywiście przekopałem internet, patrzyłem sobie fajny model za około 2000 zł i byłem blisko podjęcia tej decyzji zakupowej. Ale powiem wam, zapaliła mi się lampeczka i mówię tak. Przepraszam, nie jeździłem na rowerze ponad 20 lat, prawie 25, ćwiartkę. I teraz tak, wsiądę na rower i nie wiem, czy mi się to spodoba, czy będę miał czas, czy ta inwestycja ma sens, czy wydawanie na pierwszy rower, nazwijmy to pierwszy w dorosłym życiu, czy wydawanie takich pieniędzy na pierwszy rower ma sens. W związku z tym pokopałem, kupiłem rower tańszy, poniżej 1000 zł i powiem wam, to była najlepsza decyzja w moim życiu. Dlaczego? Bo po pierwsze nie jestem zawodowcem i nie jeżdżę ekstremalnie, nie jeżdżę w górach, nie mam nie wiem jakich ostrych przeciążeń, dlatego rower, który kupiłem, on jest może niedoskonały, ponieważ jego konstrukcja nie jest odpowiednio mocna na moją wagę ciała. To jest bardzo ważne, ja ważę ponad 120 kg, ciągle to przypominam, więc jest obciążenie ogromne. Ale to jest najlepsze rozwiązanie i polecam wam, jeśli kupujecie pierwszy rower, też nie przepłacać, sprawdzić, czy wam się spodoba. Mnie się spodobało, mnie wkręciło i tak powinno być. W tej chwili, przepraszam, fajne dziewczyny są z boku. W tej chwili, że tak powiem, przymierzam się do kupna lepszego roweru i to już nie będzie, to będzie Góral, ale nie 26-calowy, tylko koła będą 29-calowe, czyli tak zwany 29er. To będzie 29er. Tam już trzeba wydać około 3000 zł, żeby to miało ręce i nogi, czyli inwestycja całkiem spora. No ale wiecie, a to coś w samochodzie pyknie, a to trzeba PS4 kupić, a to Xbox One zaraz, bo będzie polska premiera. Także wydaje mi się, że w przyszłym sezonie swojego 26-calowca zmienię na nowy sprzęt 29-calowy. I tyle. Tyle w kwestii teorii. A w praktyce, jaki rower kupić? Tak naprawdę ja bym dzisiaj celował, kupując rower, sprzęt za około 1500 zł. Różne rowery, znaczy z różnych segmentów, można w takiej średniej klasie za takie pieniądze kupić. Jaki wybrać rower? W zależności od tego, gdzie chcecie jeździć, w jakich warunkach, w jakim terenie, no, można kupić albo klasycznego Górala, albo rower trekkingowy, albo typowy rower miejski. Dla każdego coś miłego. Co ważne jest w temacie wydania pieniędzy na rower, znaczy kwoty, to, że pamiętajcie, w supermarketach są tanie rowery za 250 zł. Absolutnie nie kupujcie takich rowerów, to są chińskie syfy, które dosłownie rozpadają się na oczach waszych. W trakcie jednego sezonu ten rower potrafi wylądować w śmietniku. No niestety, jest to dziadostwo, no ale jak rower za 250 zł może funkcjonować? Dlaczego warto wydać na rower trochę więcej pieniędzy niż te 250 zł? Obejrzyjcie ten filmik, to jest link do filmu, w którym mówię na ten temat. Opowiem wam, co w swoim rowerze zdążyłem wymienić. Ja kupiłem rower za poniżej 1000 zł i wpakowałem równowartość jego drugą w akcesoria, musiałem wymieniać kilka rzeczy. Jeszcze raz, jaki rower wybrać? Góral czy trekking? Ja używam Górala i jestem z niego bardzo zadowolony, ale taki był plan od początku. Ja przewidywałem jazdę w terenie i ten rower do tego świetnie się nadaje.
Co jest ważne w góralu, to pozycja. Mocno sportowa, człowiek jest troszeczkę zgarbiony, troszeczkę przyczajony. Dzięki temu łatwiej pokonywać podjazdy. Dzięki temu łatwiej pokonywać dziury w terenie i tak dalej, i tak dalej. Ogromną zaletą roweru górskiego są jego opony przystosowane do jazdy w terenie, co się świetnie sprawdza, szczególnie w przypadku podjazdów. Jeśli jest stromy podjazd, to te opony bardzo, bardzo pomagają, są szerokie i mają, że tak powiem, przyczepność bardzo dużą, ponieważ jest wysoki bieżnik i odpowiednio oczywiście skonstruowany. Jest to prosta konstrukcja, za to dosyć mocna. Jak na moje 120 kg nie jest wystarczająco mocna, musiałbym kupić rower znacznie droższy. No niestety tutaj cena ma przełożenie na jakość, na wytrzymałość osprzętu i ramy. Ramy lubią się łamać, ale jakoś tak się zdarzyło, że złamałem w tym rowerze prawie wszystko, ale rama się trzyma. Rower górski był. Pojedziemy z rowerem trekkingowym. Ale najpierw obstawię rower Tomka na bok i zajmiemy się moim rowerem. Zostaw to. Aha, on nie ma stopki. To jest rower górski, niestety. O stopce możecie, proszę Państwa, zapomnieć. Rower kładziemy. Rower trekkingowy. Ja się odwdzięczę. To ma? Rower ma stopkę. Mój rower pozbawiony jest stopki. Mam to gdzieś. Jak zawsze opieram swój rower o rower kumpla. Stopki nie potrzebuję. Rower trekkingowy ma bagażnik. Nie ma argumentów. Jeżeli mamy piękną pogodę teraz, jeżeli spadnie deszcz, ja mam tutaj ciuszki. Założę sobie i mięczak. Będę suchy. Mięczak. Ponieważ mam bagażnik, mam siateczkę. Mało tego, rower trekkingowy ma światełko z przodu. Tu jest tył. Z tyłu. Odwrotnie, ale nie szkodzi. To światełko jest dość ciekawe. Nie trzeba baterii do światełka, tylko podnosimy kółeczko, kręcimy i jest tutaj dynamo prawie bezoporowe. No nie ma siły, żeby nie było żadnego oporu, bo skądś się to musi wytworzyć energia. Świeci. Co robię? Rower opieram na stopce. Rama. Kolega zachwalał ramę, jest niezniszczalna, fajnie. No, rowery osobom mniejszym wsiadanie na rower górski, no wsiądzie, bo wsiądzie. Ale nie jest tak komfortowe jak na rower trekkingowy, który ma w tym wypadku ten, bo nie każdy. Babski. Wsiadam. Babski. Przyjemność. Babski. Jestem gotowy do jazdy. Nie mam chlapaczy, błotników. Mam to gdzieś. Lubię błoto w zębach, na koszulce, na spodenkach, na nogach. Super, błoto jest zajebiste. Wygodnie. Na tym rowerze jedzie się wygodnie. Może nie kozacko, może dziewczyny nie patrzą, bo wyglądam śmiesznie na tym rowerze. Ale jest mi wygodnie. Jeżeli jadę na traski, 100 km, mi się tu jedzie bardzo wygodnie. Opony. No tak, no po górach na tym rowerze nie pojeżdżę. Tomek wjedzie pod górę. Proszę pokazać opony. Ja mam opony takie pomiędzy. To nie są ani do roweru górskiego, ani typowo szosowe. Ale po asfalcie te opony dźwięków nie wydają i mniejsze opory stawiają. Jedzie się szybciej, stawiają mniejsze opony. Dodatkowo te koła są 28-calowe. Często się tak właśnie w rowerach trekkingowych jeździ, żeby się lepiej jeździło po prostu trasą. Chociaż w zasadzie od 2-3 lat staje się też modny rower górski z oponami 29 cali, więc to już jest kwestia, powiedzmy, wyboru samego roweru. Zazwyczaj rower górski kupuje się bez akcesoriów. Golas. Trzeba dokupić, jeśli ktoś chce. Dzwonek, klapacze, błotniki, lusterko. Jasne, ludzie jeżdżą z lusterkami, dlaczego by nie? Wszelkie akcesoria się dokupuje i to mnie akurat bardzo cieszy, bo mam szeroki wybór i dopasowuję to, co chcę do swoich preferencji. Ja mam dzwonek. Ja kolega też. Tego nie ma. Może sobie dokupić, ale ja mam oryginalny, fajny czerwony. Mało tego, popada deszczyk, tu są błotniki. Nie są ciężkie, a przyjemność jest duża, jak się ma z tyłu czystą w miarę koszulkę. Tu mam saksę, oryginalnie była, telefon wkładam, nie muszę nic dokupywać. Kierownica regulowana do góry, na dół. Jeżeli ktoś lubi komfort, moim zdaniem super sprawa. Wiadomo, to jest rower za 1100-1200 zł, no szału nie ma, sprzęt jest jaki, osprzęt jest jaki jest, ale to wszystko działa. Do tej pory po przejechaniu 3600 km na tym rowerze musiałem wymienić łańcuch. Niestety, zużył się.
co za tym idzie, jeżeli łańcuch, trzeba było wymienić wolny obieg. I tyle było z napraw w moim rowerze. Rower trekkingowy jest czysty. Ma chlapacze, płotniki. Ma czysty łańcuch. I przerzutki. Co ważne, zobaczcie, jak rower górski ładnie wygląda ubrudzony. Ja go w ogóle nie czyszczę. Czyści się naturalnie, kiedy pada deszcz. Tylko i wyłącznie wtedy. Patrzcie, cudo. Ja kupiłem rower poniżej 1000 zł i dzisiaj gorzko tego żałuję. Zmieniam operatora. Zmieniam. No i mnie teraz kurwa zagotowałeś i muszę... Jest ten opór rzędu, no nie wiem ile, nie wiem nawet jak to zmierzyć, ale fachowcy tam mają swoje specjalistyczne... No. Poza tym, co ważne, opony w takim rowerze pozwalają, znaczy pomagają w podjazdach pod strome podjazdy. Dobra. Jeszcze raz. Ja jadę dalej. Kręci się cały czas. No. O Boże, ale hampel. My gosh. Dobra, jedziemy.